W ramach akcji informacyjnej NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego przygotowała instalację w centrum miasta Lublina, na której szczycie stanęły wózki dziecięce. Jeszcze 2 dni temu widzieliście Państwo, były tam 3 takie wózki. Teraz stoją tylko 2. Zastanawiamy się, czy jest to akt wandalizmu, chuligaństwa, czy może coś innego. Ale czy mogłoby się komukolwiek chcieć ryzykować i kraść stąd jeden wózek dziecięcy dla swoich własnych potrzeb? Jesteśmy w dużym sklepie, w którym sprzedaje się ogromną ilość różnych wózków dla dzieci. Jest to sklep przy ulicy Inżynierskiej, ze mną pan Maciek, który jest tutaj sprzedawcą. Panie Maćku, ile kosztuje wózek dla dziecka taki spacerowy? Tak, przy wstępnej cenie od 300 zł do 500 można kupić już coś dobrego. Mogę polecić wózek. Jest często kupowany, jest dobrej jakości. Tak, choć jest około 500 zł wózeczek. Czy komuś się mogło opłacać ukraść stąd wózek? No myślę, że jeżeli ktoś miałby mieć z tego jakiś dodatkowy zysk, to zabrałby sobie wszystkie, jeżeli miałby to na przykład sprzedać. No chyba nie za bardzo. Pewnie któryś z chuliganów, że tak powiem, zabrał go i coś z nim niepożytecznego zrobił. Ja już bym wolał wydać swoje pieniądze niż komuś kraść. Jestem tu z okolic Lublina, to tam jestem, że tak powiem, ze wsi, to tam wiem, że ciężko. Różnie bywa, tak? Od miesiąca do miesiąca, to od pierwszego znaczy się do pierwszego, to ciężko. Czyli nowy wózek byłby już kłopotem raczej, jeżeli już to używany. Dokładnie. No właśnie to świadczy o sytuacji rodziny. Być może komuś był bardzo potrzebny, a nie stać go było, żeby sobie kupić. No ale ryzykować by pani, czy myśli pani, że w Polsce jest aż tak niedobrze, żeby pani sobie wyobraża, że ktoś mógł przyjść sobie i wziąć z potrzeby? Tak, myślę, że ktoś przyszedł z potrzeby.